Tyrannosaurus Rex. Potężny drapieżnik, znany na całym świecie, celebryta królestwa zwierząt, król wszystkich dinozaurów. Od czasu jego odkrycia w XIX wieku ten niebezpieczny drapieżnik fascynował zarówno naukowców, jak i zwykłych ludzi. Ale pomimo jego przerażającej reputacji w rzeczywistości, istniały inne bestie, które mogły pokonać T-Rexa. Jednym z prawdziwych wrogów tego dinozaura był roślinożerca Triceratops. Pomimo swojej diety opartej na roślinach, ten dinozaur był ogromny. Miał też dwa potężne rogi i jeden mniejszy, wraz z pogrubionymi kośćmi, które wzmacniały jego możliwości obronne i pomagały chronić się przed wielkimi drapieżnikami, takimi jak tyranozaur. Ten dinozaur był dowodem na to, że roślinożercy to nie popychadła. Jego potężne rogi miały około 30 cm szerokości u podstawy i zwężały się w szpic, zdolny do zranienia każdego drapieżnika, nawet T-Rexa. Kolosalna czaszka Triceratopsa posiadała ogromną falwanę, wykonaną z ochronnej, solidnej kości, która była zwieńczona rogami. Od czubka dzioba do kolczastej krawędzi falbany głowa Triceratopsa mogła osiągnąć aż 3 metry długości i ważyć około tony. Ta gigantyczna konstrukcja. Głowa dinozaura była przymocowana do ciała za pomocą czegoś w rodzaju przegubu kulowego. Dzięki temu dinozaur mógł obracać głową z zadziwiającą prędkością, wymachując rogami, aby odstraszyć drapieżniki. To jeden z powodów, dla których tyranozaur, który zdecydował się zaatakować Triceratopsa, podejmował duże ryzyko. Bitwa może potoczyć się w dowolny sposób. Oczywiście król świata dinozaurów mógłby wygrać i otrzymać długo oczekiwaną ucztę, ale równie prawdopodobne jest, że ścigany może stać się myśliwym i zakończyć grę T-Rexa. A teraz, co powiesz na to, abyśmy poznali jeszcze kilka fajnych i mniej znanych faktów na temat tych intrygujących zwierząt? Na przykład to, że prawie na pewno nie ryczały. Naukowcy uważają, że zamiast tego mogły gruchać. Dokładnie mówiąc, prawdopodobnie wydawały dźwięki w sposób podobny do tego, w jaki strusie buczą lub gołębie gruchają. Wiele współczesnych ptaków używa metody wytwarzania dźwięków zwanej wokalizacją z zamkniętym dziobem. Dźwięki są wydawane poprzez nadymanie gardła zamiast przepuszczania powietrza przez syrinks, organ głosowy ptaków. Innymi słowy, w filmach z serii Park Jurajski wszystko było nie tak. Wiele wczesnych rekonstrukcji dinozaurów pojawiło się pod wpływem tych przerażających odgłosów, które kojarzymy ze współczesnymi drapieżnikami, takimi jak lwy. Tak więc na ekranie dinozaury mają otwarte paszcze, gdy wydają dźwięki, tak jak lwy, gdy ryczą. Ale prawdziwe dinozaury nie zrobiłyby tego, zwłaszcza nie przed szarżą na ofiarę. Nie reklamowałyby swojej obecności innym zwierzętom w pobliżu, nie wtedy, gdy chciały zjeść posiłek. Quetzalcoatl należał do starej grupy latających gadów, pterozaurów. Było to również największe latające zwierzę, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Stworzenie wielkości żyrafy miało cienkie kończyny, zaskakująco długi dziób i oszałamiającą rozpiętość skrzydeł wynoszącą 12 metrów. Naukowcy uważają, że stworzenia te mogły używać swoich złożonych skrzydeł jako nóg, więc prawdopodobnie chodziły na czworakach. Naukowcy odkryli ten gatunek około 50 lat temu, a wciąż jednak mają trudności z ustaleniem szczegółów życia tego zwierzęcia. Na przykład w jaki sposób udawało mu się podnieść swoje gigantyczne ciało z ziemi przed lotem. Niezależnie od odpowiedzi, stworzenie to daje nam wgląd w budowę największych latających zwierząt, jakie kiedykolwiek istniały. Jednym z powodów, dla których odkrywanie tajemnic Quetzalcoatla trwa tak długo, jest to, że miał on puste kości, które pomagały mu latać. Podobnie jak współczesne zwierzęta latające. Tak więc kiedy badacze znajdują te przypominające chipsy kości zachowane w super twardej skale, muszą je jakoś wyjąć, nie niszcząc ich, a to naprawdę trudne zadanie. Tyrannosaurus Rex był dość powolny podczas biegu. Jego prędkość prawdopodobnie wynosiła zaledwie około 16 km na godzinę, czyli mniej więcej tyle, ile prędkość przeciętnego ludzkiego biegacza. Jeśli chodzi o małe tyranozaury, to według odtworzonego wylęgu z amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej były one całkiem urocze, mniej więcej wielkości bardzo chudych indyków i pokryte puchatymi piórami. Największym dinozaurem lądowym był argentynozaur. To masywne zwierzę często osiągało do 40 metrów długości i 21 metrów wysokości. Biorąc pod uwagę, że przeciętny płetwal błękitny ma około 20 metrów długości, łatwo sobie wyobrazić, jak gigantyczny był ten dinozaur.
wiele dinozaurów miało pióra. I nie mówię tu tylko o tych latających. Największym pierzastym dinozaurem, o którym wiemy, był Utyranus huali, co tłumaczy się jako piękny pierzasty tyran. Był to super drapieżnik i kuzyn T-Rexa. Naukowcy uważają, że najprawdopodobniej polegał na swoich piórach, aby utrzymać ciepło. Jakkolwiek zaskakująco by to nie brzmiało, niektóre z największych dinozaurów były w rzeczywistości roślinożerne. Weźmy na przykład brachiozaura i apatozaura. Stworzenia te były gigantyczne, ale stosowały dietę roślinną. Nie jestem pewien, czy powinieneś przetestować ten trik, ale najwyraźniej możesz odróżnić zwykły kamień od skamieliny dinozaura, liżąc go. Może nie brzmi to jak najbardziej uzasadnione podejście, ale nawet paleontolodzy czasami tak robią. Rzecz w tym, że jeśli poliżesz potencjalną skamielinę, będzie ona lekko przyklejać się do twojego języka. To dlatego, że skamieniałości są znacznie bardziej porowate niż kamienie. Kiedy dinozaury po raz pierwszy ujrzały światło dzienne w okresie Triasu, około 230 milionów lat temu, kontynenty Ziemi były skupione razem i tworzyły jeden gigantyczny superkontynent o nazwie Pangea. W ciągu następnych 165 milionów lat Pangea powoli się rozłączyła. Oddzieliło to od siebie wiele gatunków dinozaurów. Mimo to większość skamieniałości na świecie znajduje się w trzech miejscach. Wysokogórskie tereny Chin, Ameryki Północnej i Argentyny mają największą ilość skamieniałości, a przynajmniej tych łatwo dostępnych. W rzeczywistości większość świata jest pokryta skamieniałościami, ale te znajdujące się w środowiskach pustynnych są łatwiejsze do znalezienia ze względu na brak roślinności. Co ciekawe, większość skamieniałych kości dinozaurów nie jest już w ogóle kośćmi. Proces skamienienia często zachodzi, gdy coś zostaje uwięzione między warstwami osadu lub piasku. Przez miliony lat szczątki tam pozostają. W pewnym momencie zostają otoczone warstwą wody. Zastępuje ona oryginalny materiał organiczny minerałami. Innymi słowy, nie jest to już prawdziwa kość, tylko coś przypominającego skałę. Triceratops posiadał trzy gigantyczne rogi, wystające z głowy, ale jego zęby były jeszcze bardziej fascynujące. Ten dinozaur miał około 800 zębów, a nowe wyrastały przez całe jego życie. Zęby te rosły w zestawach od 36 do 40 kolumn, a każda kolumna miała od 3 do 5 zębów, ułożonych pionowo jeden na drugim. Niektóre dinozaury miały puste kości, podobnie jak dzisiejsze ptaki. Stworzenia te przechowywały w nich powietrze, co poprawiało ich wydolność oddechową. Dzięki temu dinozaury mogły szybciej biegać i znacznie wydajniej oddychać. Nigerzaur wymieniał zęby co 2 tygodnie. To wyjątkowe stworzenie miało rzędy zębów w rezerwie. Były one ukryte w jego paszczy, a kiedy zestaw zębów się zużywał, wypadały, a następny rząd przesuwał się na ich miejsce. Nie wszystkie dinozaury wyginęły w tym samym czasie, gdy asteroida uderzyła w Ziemię. Zamiast tego kosmiczna skała prawdopodobnie wywołała reakcję łańcuchową wydarzeń, które zmieniły oblicze planety. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień, ale w ciągu następnych kilkuset lub nawet tysięcy lat. W rezultacie wyginęły wszystkie dinozaury poza latającymi. Słowo dinozaur pochodzi z języka greckiego. Deinos oznacza straszny, a sauros oznacza jaszczur. Zasadniczo więc dinozaur można przetłumaczyć jako straszna jaszczurka. Możesz powiedzieć, że przecież nie wszystkie dinozaury były przerażającymi drapieżnikami. Ta nazwa może być odpowiednia dla T-Rexa, ale nie dla, powiedzmy, malutkiego Mei. Plotka głosi, że kiedy Sir Richard Owen, angielski biolog, wymyślił nazwę dla dinozaurów, użył słowa straszne w innym znaczeniu. Opisał te starożytne stworzenia jako przerażająco wielkie, czyli znacznie większe niż jakiekolwiek wcześniej odkryte gady.